Proszę pana, czy pan jest myśliwym? Tak, jestem. Ja jestem myśliwym. Od kiedy? Od ilu lat? Nie wiem, co pan jest. Około 20. Od około 20. Mhm. Proszę pana, czy z pańskiego doświadczenia myśliwego, czy pośród myśliwych ogólnie, zwyczajowo, czy jest taki zwyczaj, żeby postrzelonego dzika przywiązywać za nogę do drzewa i kopniakiem sprawdzać, czy jeszcze żyje? No nie. Nie jest zwyczajowo przyjęte, aby postrzelonego dzika przywiązywać za nogę do drzewa i kopniakiem sprawdzać, czy żyje. Pan poluje na dziki? Tak. Ja poluję na dziki. Proszę pana, czy zdarzyło się panu w pańskiej karierze myśliwego, żeby postrzelił pan dzika i miał wątpliwości co do tego, czy skutecznie pan go zastrzelił, czy on jeszcze żyje? Tak, oczywiście. Za każdym razem podchodzimy do tego. Zdarzyło mi się, żeby miał wątpliwości, czy postrzelony dzik jeszcze żyje. Proszę pana, w jaki sposób pan, jako myśliwy, sprawdza to? Jeżeli pan mówi, że za każdym razem podchodzimy. Jak pan sprawdza, czy dzik postrzelony może jeszcze żyć, czy już jest martwy? Zazwyczajowo to robimy w ten sposób, że podchodzimy z bronią załadowaną. Do dzika gotowo do strzału. Podchodzimy do zwierza od tyłu, żeby nas nie mógł zaatakować. I najlepiej jest jakimś kamieniem rzucić, gałęzią. Najlepiej jest jakimś kamieniem rzucić. Gałęzią czy kijem go ruszyć. Sprawdzić po prostu, czy nie daje oznak życia. Proszę pana, a jeżeli taki dzik daje oznaki życia, co wtedy należy zrobić? Jak najszybciej uśmiercić. Mhm. Jeżeli dzik daje oznaki życia, należy go jak najszybciej uśmiercić. W jaki sposób się dobija takiego rannego dzika? Dostrzeliwując. Proszę pana, a czy w pańskiej karierze myśliwego, bądź też może słyszał pan o takim przypadku, w trakcie polowania na dziki, żeby strzelony dzik w pewnym momencie, który wydawał się być może już nieżywy, w pewnym momencie tak jakby ożył, wstał i rzucił się do ucieczki. Zdarzały się takie przypadki, że postrzelony dzik, który wydaje się martwy, wstaje i rzuca się do ucieczki. Dobrze. Z uwagi na to, że świadek nie podał jeszcze głów, sąd postanowił odczytać zeznania świadka z karty 41. Jestem zastępcą Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego PZTU w Chełmie. W ramach tej funkcji prowadzę postępowanie dyscyplinarne wobec Jerzego Walczuka dotyczące znęcania się nad dzikiem w trakcie polowania przez wymienionego. Postępowanie prowadzone jest na podstawie przesłanej zimą bieżącego roku do Zarządu Głównego PZTU w Warszawie anonimowego zgłoszenia. Z treści zgłoszenia nie wynika, gdzie ani kiedy do przedmiotowego czynu miało dojść. Do zgłoszenia dołączona jest płyta CDR z zapisem wideo, gdzie widoczny jest wymieniony jak kopię dzika przywiązanego do drzewa. W toku postępowania wymieniony został przesłuchany i zeznał w okresie około 6-7 lat od chwili obecnej. Fakt ujęty na filmie miał miejsce. Dziać się miał w okolicy Woli Uchruskiej. Oświadczył, że film nagrał łowczy koło łowieckiego Szpak w Woli Uchruskiej, Kędzierawski, BDB, brak danych bliższych, który na nagraniu nie jest widoczny. Walczuk dzika miał kopać zachęcany przez Kędzierawskiego. Miał to być dzik postrzelony w trakcie polowania przez Kędzierowskiego. Łowczego przesłuchano, który zaprzeczył, aby w takiej sytuacji uczestniczył. Postępowanie obecnie jest w toku. Kopie protokołów przesłuchania z materiałów postępowania zostaną przesłane do KPP Włodawa. To wszystko, co mam do zeznania. Potwierdza pan te zeznania? Tak, oczywiście. Proszę o odtworzenie filmu. Przewodniczący zarządził odtworzenie filmu z karty 15. Czy to jest ten film? Tak, to jest ten film. Mhm. To jest ten film. Dobrze. Panie mecenasie? Nie, ja nie mam. Pan oskarżony? Dziękuję za stawiennictwo. Jest pan wolny. Pana Walczuka proszę poprosić. Dziękuję. Panie Walczuk? Pawluka, przepraszam. Pana Pawluka oczywiście.
A mogę tylko jedno pytanie oskarżone muszę zadać? Proszę. Pani Jurgen, tą ustępną. Pani Jurgen, mógłbym. Jedno pytanie. W jaki czas od zakończenia tego nagrania dzik został dobity? Czy to była minuta, kilka minut, godzina, dwie godziny? Po tym nakręceniu to zobaczyłem, że kręci i chciał to kombinować. Po tym nakręceniu zastrzeliłem jak najszybciej, bo... Chciał coś kombinować, odstrzeliłem jak najszybciej. Nigdy nie znęcałem się. Nigdy nie znęcałem się. Zastrzeliłem i koniec, żeby tak jak tutaj mówią, niezwłocznie. Dostrzeliłem niezwłocznie. Tak jak tutaj mówią, niezwłocznie należy dostrzelić. Dziękuję. Przewodniczący zarządził dopuszczenie dowodu zeznań Stanisława Pawluka na okoliczność zwyczajów panujących wśród myśliwych odnośnie sprawdzania strzelonej zwierzyny na okoliczność, czy jeszcze żyje. Proszę panu coś. Tak. No mamy tu powiedzmy taką fotkę, screen ekranu, leży dzik, prawdopodobnie postrzelony z uwagi na ilość krwi. I jak się sprawdza, czy dzik jeszcze żyje, czy nie? Dzik po postrzale leżący na ziemi. Rutynowo jest to trącanie nogą. Rutynowo jest to trącanie nogą. W tylną nogę. W tylną nogę. Ponieważ zawsze do rannego zwierzęcia podchodzi się od tyłu. Bo gdyby się zerwał, to nie przewróci, nie uszkodzi nas. I jest to trącanie w tak zwany tylny bieg, czyli w tylną nogę. Jeżeli ten impuls nie daje efektów, a nadal mamy pewne wątpliwości, czy dzik żyje, wtedy korzysta się z noża. I końcem noża, tylny bieg, zgięcie, tylnego biegu, czyli tylnej nogi. I tu na wysokości ścięgna Achillesa czubkiem noża dokonuje się nakłuć. Jeżeli to nie daje żadnych rezultatów, to znaczy dzik nie porusza się niestęknie, to znaczy, że nie żyje. To znaczy, że nie żyje. I można przystąpić do patroszenia. Ponieważ śmieszne historie, ale znane są takie, że myśliwy przystąpił do patroszenia. Włożył nóż. A dzik się zerwał i razem z tym nożem pobiegł jeszcze kilkadziesiąt metrów. Dlatego technologia takiego trącania, no nazwijmy to kopania, jest powszechnie stosowana. Na zbiorowych, na indywidualnych, przez wszystkich tych praktycznie nie ma innej metody stwierdzenia, czy dzik żyje. Ale to wystarczy jeden kopniak, czy trącenie, czy kilkukrotnie powtórzyć, żeby się upewnić. No i jeden delikatny kopniak nie wywołuje. Jeżeli nie ma wniosków dowodowych ani wniosków uzupełnienia postępowania, zamykam przewód sądowy. Panie mecenasie, bardzo proszę. Wysoki sądzie, jak sąd się na pewno domyśla, wniosek mój może być jeden, a w zasadzie będą one dwa, ale ku temu samemu zmierzające. Otóż, mając niewysoki sądzie, wyrok, jaki powinien zabrać w tej sprawie, to jest wyrok uniewinniający. Ewentualnie sąd jeszcze winien rozważyć umorzenie postępowania z uwagi na inne okoliczności, które wspomnę za chwilę. Jeśli chodzi o sam fakt dokonania tego czynu, wiemy tylko jedno i to wynika z nagrania, tudzież ze zeznania świadków żony i samego pana oskarżonego, że faktycznie kilkukrotnie kopnął dzika w tyłek, sprawdzając w zadek konkretnie, żeby fachowo to brzmiało, żeby sprawdzić, czy żyje. Nagranie mamy, to jest fakt niezaprzeczalny, pan oskarżony też temu nie zaprzecza. Faktycznie było tak, dzik postrzelony, chciał sprawdzić, czy żyje. Zgodnie z tym, co tu usłyszeliśmy, nawet od świadków aktu oskarżenia, tak się robi, że się sprawdza w ten sposób, czy zwierzyna żyje, czy nie, że po prostu podchodzi się, no i mówiąc kolokwialnie i brutalnie, trzeba po prostu zwierzę kopnąć
a szczególnie dzika, no bo jak słusznie powiedział świadek Pawluk, osoba obeznana w tym temacie, no dzik jest zwierzęciem gruboskórnym, niebezpiecznym, to już nawet w bajkach o tym wiemy, tak? Trzeba na drzewo uciekać, właśnie czego? A tym bardziej postrzelony. W tym momencie Wysoki Sądzie, co zrobił oskarżony? Faktycznie podszedł, kilka razy go kopnął i to trzeba użyć znacznej siły i w tym momencie dopiero sprawdza. Co wskazał oskarżony? Że następnie niezwłocznie oczywiście zwierzę dobito. To, że nagranie, że tak powiem, poszatkowane i ktoś nagrał nam tylko część, a na pewno było dłuższe i obszerniejsze z dźwiękiem, to by nam pozwoliło troszkę tutaj wyjaśnić pewne okoliczności i rzetelność zeznań świadków, no ale trudno. Skoro tylko anonim nam przysłał wycinek swojego nagrania, to trudno na tym, że musimy pracować. Także w mojej ocenie żadnego znęcania się już, a ze szczególnym okrucieństwem, to tym bardziej Wysoki Sądzie. Gdyby faktycznie pan walczył, brał, czy jakiegoś kija zaostrzonego, nóż myśliwski, dziubał tego dzika biednego, czy gdzieś po innych części ciała, gdzieś mu podrzynał gardło, tętnicę, cokolwiek by to było żywe, ja rozumiem, na żywca go zaczął skurować. To by wskazywało na szczególne okrucieństwo w rozumieniu ustawy prawo o ochronie zwierząt, tudzież nawet w kolokwialnym znaczeniu tego słowa. Ale z uwagi na to, że mamy takie zwierzę, no to na zasadzie jak sprawić na przykład, czy nie wiem, słynna są, czy inna grupa zwierzę na żyje. Taka sama jest, że tak powiem, metodologia działań. Po prostu trzeba, zwyczajnie świeci mówiąc brutalnie, jak mówią nasi klienci, zdjąć z kopa zwierzę. No może nam się to nie podobać, ale to nie jest znęcanie się i ze szczególnym okrucieństwem. Także w mojej ocenie ten czyn, który tutaj się zwrócę klientowi, w żadnej mierze nie wyczerpuje znamion przewidzianych w artykule 35 ustawy o ochronie zwierząt. No, z całym szacunkiem to po prostu się kupy nie trzyma. Dodatkowo, na marginesie, ale co też ważne, sąd powinien uwzględnić, szczególnie w odniesieniu do artykułu 4 kodeksu karnego, kiedy miało zdarzenie miejsce. Otóż bardzo sprytnie ktoś z aktu oskarżenia skonstruował, że dał nam 4 lata na to. Od 2010, no można powiedzieć, że od grudnia 2010, bo jak pół są go zakupione w lecie, no to w lecie śniegu nie mamy, dopiero zima, aż do grudnia 2014, czyli data kupna sprzedaży samochodu. No tak. Ale to zdarzenie, które mamy tutaj na tym nośniku informacji elektronicznej, to nie trwało 4 lata, tylko musiało trwać chwilę, dosłownie kilka minut, minutę, o tym mówimy. Czyli musimy ustalić dokładną datę, nieledwie dzienną, czyn, abyśmy mogli panu to przypisać. I teraz, kiedy ten czyn mógł mieć miejsce? Zasadnicze pytanie. Czy świadkowie aktu oskarżenia nam odpowiadają? Nie. Czy materiał w aktach sprawy nam na to odpowiada nieosobowy? Po części tak. Dlaczego? Bo świadkowie wskazują, w ślad za panem oskarżonym, że to zdarzenie mogło mieć miejsce około 6-7 lat od daty, kiedy oni składali swoje zeznania. A zeznania składali w 2018 roku, 2017 chyba nawet, bo tam mamy postępowanie dyscyplinarne rzecznika. Bo samo postępowanie karne zostało wszczęte według daty w 2018 roku, patrząc na sygnaturę RSD i prokuratorską też przez prokuraturę włodawską. Czyli data zdarzenia będzie miała mieć kluczowe znaczenie ewentualnie do zastosowania na przykład artykułu 17 i któregoś tam podpunktów zawartych. Ale mówię, jura novit curia, więc ja sądu położyć nie będę, któregoś to może być, ale sąd na pewno się domyśli. No. Otóż ustawa prawo ochrony zwierząt płynnie na przestrzeni lat sobie zmieniała swój kształt wielokrotnie. Nas interesuje tylko wycinek, przepisy karne. I ta wymiar kary też się płynnie zmieniał, najczęściej w górę, ale nas interesuje, co było na datę zdarzenia. Czyli mówiąc kolokwialnie, grudzień 2010, bo na to wskazuje pani Walczukowa i pan oskarżony. Dlaczego? Bo to było pierwsze i jedyne takie polowanie, gdzie pan oskarżony mówił, gdzie ktoś nagrywał go, więc to zapada w pamięć. Druga rzecz, że faktycznie kupił sobie nowy samochód, bo był tak szczęśliwy tym faktem, tak się chciał pochwalić, że tym bardziej mu to zapadło w pamięć. Żaden inny kontrdowód nie podważa tej tezy. Czyli przyjmujemy datę zdarzenia na grudzień 2010. Daty dziennej nie znamy, nie interesuje nas, nie będziemy aż tak w to wnikać. Ale w tym momencie Wysoki Sądzie,
powiązanie z przepisami karnymi na datę zdarzenia, to w mojej ocenie sąd bardzo powinien rozważyć dyspozycję artykułu 4 w powiązaniu z innymi przepisami kodeksu postępowania karnego i w tym momencie stosowną decyzję podjąć. Ale gdyby tak nie było, to w mojej ocenie jak najbardziej tylko i wyłącznie uniemienie z tychże powodów, które podnosiłem przed chwilą. Dlatego też o to wnoszę. Dziękuję. Dziękuję. Ogłoszenie wyroku w sprawie Jerzego Walczuka. Sąd rejonowy we Włodawie w składzie tu obecnym po rozpoznaniu w sprawie Jerzego Walczuka oskarżonego o to, że w okresie od 2010 roku do 23 grudnia 2014 roku daty dziennej bliżej nieustalonej, w bliżej nieustalonym miejscu, działając ze szczególnym okrucieństwem, znęcał się nad postrzelonym dzikiem w ten sposób, że będąc uprawnionym myśliwym po wykonaniu odstrzału, nie dobił postrzałka, lecz przywiązał go linką do drzewek, jak kilkakrotnie pobudzał dzika, kopiąc go w zadnią część ciała tak, aby ten się wykrwawiał. To jest to część z artykułu 35 ust. 1a ustawy o ochronie zwierząt w związku z artykułem 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, przyjmując w ramach zwróconego skarżonemu Jerzemu Walczukowi czynu, że zaistniał on w okresie od 2010 roku daty dziennej bliżej nieustalonej do 2011 roku daty dziennej bliżej nieustalonej nie później niż 21 marca 2011 roku postępowanie karne umarza wobec przedawnienia karalności czynu, kosztami procesu obciąża Skarb Państwa. Proszę sobie usiąść, krótkie motywy. W mniejszej sprawie zostało ustalone, że Jerzy Walczuk jako uprawniony myśliwy wykonując polowanie, co zostało zresztą uwiecznione na taśmie, znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad postrzelonym dzikiem w ten sposób, że po uwiązaniu go linką do drzewa kopał go, pobudzając, co zresztą też było widoczne na filmie. Dzik krwawił, leżał, nie mógł tak naprawdę niczym przeciwdziałać, ani uciekać, ani cokolwiek zrobić. A pan Jerzy Walczuk, ironicznie się uśmiechając, tego dzika kopał, próbując na rozprawie przekonać sąd, że było to, że nie było to znęcanie, że było to zachowanie normalne, zwyczajowo przyjęte wśród braci łowieckiej. Postępowanie w mniejszej sprawie musiało się zakończyć umorzeniem, co nie jest równoznaczne z uniewinnieniem, jakkolwiek wyłącznie z powodów formalnych. Ponieważ w sprawie zostało dołączone nagranie, które było, które nosiło w sobie zaszyte daty, które to daty sprawdzę obiegły, jakkolwiek były to daty wyłącznie utworzenia tegoż pliku, utworzenia folderu, w którym został on umieszczony. Natomiast z tegoż nagrania sposób jego utrwalenia na tymże nośniku, który znajdował się w aktach sprawy, nie było możliwe ustalenie daty jego pierwotnej rejestracji, daty utworzenia tego pliku pierwotnie, miejsca jego utworzenia, sprzętu, za pomocą którego został utworzony i tego rodzaju informacji, które by mogły pomóc w ustaleniu na tejże podstawie, jaka była data przedmiotowego zdarzenia. W sprawie zostało ustalone na podstawie, musiało zostać ustalone, bo innych dowodów, kontrdowodów w tym zakresie nie było, że miało to mieć miejsce pierwszej zimy po tym, jak oskarżony kupił samochód Suzuki Vitara, co miało mieć miejsce w wakacje 2010 roku. I miało to być pierwszej zimy po zakupie tego samochodu, więc musiało zostać w ramach sprawy ustalone, ponieważ innego dowodu w tej sprawie nie było. Były poszlaki, że mogło to być kiedy indziej, natomiast poszlaki tego dowodu obalić niestety nie mogły, że czyn został popełniony w okresie bliżej nieustalonym, jakkolwiek przedział czasowy musiał się zakończyć na końcu zimy 2011 roku, tak jak sąd to ustalił, nie później niż 21 marca 2011 roku. Nie było innej możliwości ustalenia, ponieważ można przypuszczać, że to nagranie było częścią większej całości, aczkolwiek to też nie jest takie pewne. Natomiast na podstawie tegoż nagrania nie można było nic innego z niego ustalić, jak tylko to, kiedy on został de facto nagrany na płytę. Natomiast w 2017 roku, kiedy to nagranie zostało na tą płytę nagrane, pan już nie miał, a przynajmniej formalnie nie był właścicielem samochodu Suzuki Vitara.
Natomiast przyjęty przez prokuratora czas okres końcowy 23 grudnia 2014 roku, czyli data sprzedaży tego samochodu w obliczu dowodu z wyjaśnień oskarżonego i zeznań jego żony, którym, co do których to dowodów nie było innego kontrdowodu, nie można było, ten czas okres należało zawęzić. Wszystko to, o czym sąd mówi, wynika z jednej z naczelnych zasad procesu karnego, mianowicie takiej, że wszystkie nie dające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. To jest taka zasada, która jest jednym z uprawnień oskarżonego. I jeżeli czegoś się nie da bez żadnych wątpliwości ustalić w określony sposób, trzeba to ustalić w sposób najbardziej prawdopodobny na podstawie dowodów, którymi sąd dysponuje. Sąd w tym zakresie innymi dowodami nie dysponował. Musiał dać w tym zakresie wiarę oskarżonemu i musiał dać wiarę jego żonie, którzy wskazywali na określony moment czasowy, kiedy to nagranie miało zostać dokonane, więc nawet pomimo tego, że pan oskarżony przyznał się do zarzuconego mu czynu, wyjaśnił też, że został do takiego zachowania nakłoniony, jest to dla sądu o tyle osobliwe, że sąd się przed momentem zastanawiał, gdyby został pan oskarżony nakłoniony do tego, żeby sobie w głowę strzelił, to czy też nastąpiłoby to za namową tego mitycznego, tej mitycznej osoby, która miała namówić go do kopania tego dzika. No tym niemniej kwestie formalne doprowadziły do tego, że postępowanie niniejsze wobec przedawnienia karalności czynu, gdyż w dacie jego popełnienia przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem było zagrożone karą pozbawienia wolności do lat dwóch. Karalność takiego czynu przedawnia się z upływem okresu 5 lat od daty jego popełnienia, chyba że w tym czasie zostanie wszczęte przeciwko osobie postępowanie, wtedy okres przedawnienia wydłuża się okres kolejnych 10 lat. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w 2018 roku, natomiast na podstawie dowodów zgromadzonych w aktach sprawy należy formalnie przyjąć, że zachowanie oskarżonego formalnie wyczerpujące znamiona przestępstwa z artykułu 35 ust. 1a w związku z artykułem 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, karalność jego, a więc możliwość ścigania, jak i wydania ewentualnie wyroku skazującego, zakończyła się z dniem 21 marca 2016 roku, w związku z czym umorzenie, co jak sąd po raz kolejny powtarza, nie jest równoznaczne z uniewinnieniem, nie jest równoznaczne z tym, że się nic nie stało, przede wszystkim, że takie zachowanie jest rzeczywiście zachowaniem, które jest absolutnie dozwolone. Można byłoby przesłuchać kilkunastu innych myśliwych i z pewnością każdy z nich zareagowałby jak ci, którzy zareagowali na sali sądowej, a więc co najmniej zdziwieniem. No ale cóż, pojęcie być może moralności i tak zwanej etyki myśliwskiej u myśliwych zapewne jest różne. Sąd kosztami procesu obciążył Skarb Państwa w związku z tym, że przepis stanowi, że w razie umorzenia postępowania bądź uniewinnienia oskarżonego, co w tej sprawie nie miało miejsca, tylko miało miejsce umorzenie postępowania, koszty tego procesu obciąża Skarb Państwa. Dla porządku pouczam, że wyrok dzisiejszy wydany jest nieprawomocny, służy od niego prawo złożenia apelacji. W tym celu w ciągu 7 dni należy złożyć wniosek o uzasadnienie, następnie w ciągu 14 dni apelację do Sądu Okręgowego za pośrednictwem tutejszego sądu. To wszystko na dzisiaj.